witam w kolejnym filmie. Mam tutaj fajny rarytas dla kolekcjonerów i fanów piłki nożnej. Dzisiaj pokażę następną polską kolekcjonerską monetę. Jest to fajne sreberko, które z okazji Mistrzostw Europy w piłce nożnej Euro 2012 Narodowy Bank Polski wyemitował 4 czerwca 2012 roku w nakładzie zaledwie 35 tysięcy sztuk. Mistrzostwa UEFA Euro 2012 po raz trzeci odbyły się w dwóch krajach naraz. Tym razem była to Polska i Ukraina. Była to 14. edycja mistrzostw. Zwycięzcą turnieju została Hiszpania po pokonaniu Włochów 4-0. Królem strzelców i zdobywcą złotego buta został Fernando Torres, a najlepszym zawodnikiem tych rozgrywek został Andres Iniesta. Awers i rewers monety jest grawerem Roberta Kotowicza. Awers przedstawia elewację stadionów wybudowanych i zmodernizowanych na zawody UEFA Euro 2012. U góry napis Rzeczpospolita Polska. Po środku godło Polski orzeł bieli w koronie, po bokach nominał 20 zł i rok 2012. Rewers jest... O, piękny rewers. Na rewersie przedstawione w oryginalny sposób zarysy piłkarzy. Lecio. Na środku widnieje logo UEFA Euro 2012, uszlachetnione za pomocą tampon druku. Poniżej został przedstawiony zarys fragmentu elewacji przepięknego Stadionu Narodowego w Warszawie. Jest tutaj jeszcze parę informacji. Jest tutaj certyfikat NBP, Narodowy Bank Polski zaświadcza, że moneta kolekcjonerska upamiętniająca Mistrzostwa Europy w piłce nożnej UEFA 2010-12 została wybita w mennicy polskiej SA w Warszawie zgodnie z następującymi parametrami. Nominał 20 zł, metal srebro 925, lustrzany stempel plus tampon druk. Wymiary 36,2 x 36,2 mm, masa 28,28 gram, wielkość emisji 35 tysięcy sztuk. Jeszcze tutaj historyjka. Pierwsze Mistrzostwa Europy w piłce nożnej UEFA odbyły się w 1960 roku we Francji. Nosiły wówczas nazwę Puchar Narodów Europy. Od 1968 odbywają się jako Mistrzostwa Europy. Organizację 14 Mistrzostw w piłce po raz pierwszy powierzyła krajom Europy Środkowo-Wschodniej, Polsce i Ukrainie itd. itd. Fajny kolekcjonerski zestawik. Dzięki za oglądanie. Zapraszam do następnych filmów. Do zobaczenia. Cześć.